To, że rogówki jest chorobą, jak już nazwa mówi, chorobą rogówki, dochodzi tutaj do uwypuklenia rogówki i przez to uwypuklenie pacjentowi pogarsza się ostrość wzroku i tej wady wzroku nie możemy już skorygować za pomocą okularów. Nie możemy uzyskać pełnej ostrości wzroku, korygując tą wadę wzroku, która jest spowodowana stożkiem rogówki, za pomocą okularów. Jak to jest na przykład stożek, to stożek zwykle jest bardziej uwypuklony na dole i żeby skorygować tą wadę wzroku, potrzebujemy użyć soczewek twardych, soczewek skleralnych i takie soczewki wyrównują formę rogówki i tak samo poprawiają zdecydowanie wadę wzroku. To jest aspekt okularowy czy aspekt widzenia. Niemniej jednak w większości przypadków stożek rogówki jest chorobą postępową, która się pogarsza, zwłaszcza u młodych ludzi. I w takim wypadku mamy możliwość użycia technologii crosslinkingu, za pomocą której możemy utwardzić taką rogówkę. Przy crosslinkingu usuwamy nabłonek lub też są możliwości, że bez usunięcia nabłonka możemy dać na rogówkę witaminę B2 i potem naświetlamy promieniami UV. I przez kombinację witaminy B z promieniowaniem UV utwardza się rogówka i celem tego zabiegu jest stabilizacja organu rogówki i w większości przypadków tak samo może też się cofnąć ta stromość rogówki, nieregularna rogówka, i wtedy pacjent powinien lepiej widzieć. Czyli celem crosslinkingu jest stabilizacja organu, rogówki, a żeby pacjent lepiej widział, albo możemy dać pacjentowi soczewki twarde, soczewki skleralne, lub w niektórych przypadkach można wykonać laserową korekcję wzroku, bardziej regularyzując laserem rogówkę. Nie chodzi tutaj o pozbycie się dioptrii, tylko o polepszenie jakości widzenia dla pacjenta.